Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Dice Dungeons. No i cóż, po kilkudniowej nieobecności ogólnie kanałowej, nareszcie wracamy i to z Dice Dungeons, więc cóż, nie będę przedłużał, jako że czas między egzaminami napięty i też osobiście nie chciałbym zbyt dużo siedzieć na gadaniu do monitora w czasie, kiedy mogę powtarzać sobie materiały. Więc tak, gramy, powrót złodzieja i prawdopodobnie zrobimy znowu tendencję wzrostową, tak jak to mówiłem ostatnio. Jako, że się nie udało, chyba że póki co się poddajemy i znalezione niekradzione. Dobra, znalezione niekradzione, głównie po to, że to jest łatwiejsze, więc będzie przyjemniej. Poproszę o brawa dla złodzieja, który gra dziś o bogactwo i więcej bogactwa? Mało to pomysłowe, ale co tam. Ale wiesz, że możesz sobie wymarzyć cokolwiek? Takie trochę chyba to był tekst do niego, tylko kiepsko przetłumaczony. No i tak. Kradziejstwa, no standardowe rzeczy, wytrych, sztylet, dosłownie wszystko tak jak było, poza tym, że będziemy mogli właśnie kraść jedną rzecz po pokonanym wrogu. O ile wcześniej zapełnimy licznik. I jak cóż, widzicie, to niestety te liczniki będą wymagały dużo, więc tak. I błąd zrobiłem, jedynkę powinienem podzielić. No cóż. A, i przy okazji teraz mamy hack. Nie mamy tam tego, co było, tylko teraz trochę inaczej. Okej, okay, i teraz tak. Szczerze, wezmę łopatę, bo wydaje mi się być dosyć dobrą rzeczą, gdybyśmy trafiali na wysokie wartości. I tak, sporo ryzykuję. Tak, najpierw? No, oczywiście, najgorzej. Ale tak, wracając. Wiem, że możemy przez to zginąć, ale chciałem kraść tę łopatę. Uwierzcie mi. Jeśli będziemy mieć takie rzeczy, co nawet wysokie wartości nie będą dla nas... Tam i... O, proszę. Od kiedy ostatnio przyglądałem, to muszę przyznać, zmienili to teraz na lepsze. Bo ciekawa, taka ciekawostka, kiedyś można było kilkukrotnie to zarzucać i w ten sposób nic się nie zyskiwało. Tak. Po prostu można było zmarnować więcej kości na to, żeby teoretycznie mieć szansę ukraść więcej rzeczy. Ale w praktyce to nic nie dawało, więc no. Po prostu to było takie... No... Nie, to było pułapką dla gracza. A teraz proszę, zablokowali to i można w końcu stwierdzić, tak, zrobiłem to, teraz już mogę zabrać i proszę, bierzemy łopatę. Mamy co trzeba, nawet nie ma czym się przejmować, skórzany pancerz, super. I tak zginiemy na jeden cios. Więc to był trochę błąd, ale dobra, mniejsze z tym. Teraz u niego, no... Obie rzeczy są super. Niestety nie będzie jak tego zdobyć, więc... tak... No i czy możemy go ubić? Niestety wygląda na to. Tak nie dwóch obrażeń, więc jeśli trafi teraz parzystą, to przegraliśmy. Okej, okay, jednak gra jest dla nas łaskawa. Dobra, boże, trochę zbytnio się pośpieszyłem. A nie, przez to, że zduplikowałem jedynki, jednak faktycznie jest idealnie łaskawa. No styk mieliśmy. No dobra, udało się, ale jak widzicie, no łatwe to nie było i straciliśmy przez to okazję do zdobycia potężnych rzeczy. Albo gwarantę, że każda poszysta wejdzie za wielkie obrażenia, albo gwarantę, że każda nieposzysta da nam sporo obronki, bo chyba tam trzy tarcze to, no, sporo jak na standardy złodzieja. A, ale okej, okay. Mniejsza, jak widzicie, nie ma przedmiotów, więc no, musimy kraść. Teraz tak, pokonamy tą dwójkę, a na czardzieje pójdziemy już ulepszeni. Tym samym będziemy mieli największe szanse z pełnym HP, gwarantowanym, przeciwko niemu. I spróbujemy mu ukraść właśnie jakąś taką fajną rzecz bardzo. To z tego wyjdzie, to się przekonamy oczywiście, no ale no, nie ma co narzekać, zobaczymy. Chciałam marniczki bezpośrednio, chyba nie ma co okradać. To niby duża i na poszysty i dowolno i można zdawać obrażenie, no ale bez przesady. Tak, nie wiem jaka to była wartość, ale zarzucamy. I okej, wartość sztyletowalna. Lubię wartości sztyletowalne. I teraz dostaniemy obrażenia. O jeden mniejszy, bo mam skórzany pancerz. Fajna sprawa. No i teraz tak. Czy wygrywamy to?
Wygrywam na styk, bo pamiętałem o tym, żeby jedynkę zmienić w dwie jedynki. I cóż, po otrzymaniu sporej dawki obrażeń w moim odczuciu udało się nam to zrobić, więc tak, super. I teraz kichać. Jeśli będzie miał nie najlepsze rzuty, to wygrana gwarantowana. Jeśli będzie miał za to trochę lepsze, to musimy gwarantować sobie pancerz. Patrz, 12. To będzie po prostu o 4 mniej, bo jeden mniej z każdy atak, więc tak. Nie, no teraz nie umiem matematykę, ale chyba w 8. Ej, mniejsze z tym. Dobra. I tutaj zrobimy tak, jedno mniej obrażenia, ale wolę mieć na wszelki wielki pancerz, po prostu w każdej rundzie. I w sumie dobrze zrobiłem. Będą po 4, a nie 6. Co może nam trochę tam pozwolić dłużej przeżyć, chociaż różnica w tym tak niewielka, że nawet nie ma co się tym przejmować. Okej. Wszystko idzie zgodnie z, powiedzmy, z moimi oczekiwaniami. Ciężko powiedzieć z planem. Ponownie pancerz okazał się przydatny. Dostaliśmy przez to jedno obrażenie mniej, więc tak opłacalne. I teraz tak, szósteczka tutaj. Kurka będzie bezpieczniejsza do podzielenia, więc tak. Tak. No i kichacz pokonany. Bezproblemowo. Więcej życia, więcej rzeczy. I teraz łom albo trująca igła. Tego nie, bo nie mamy odliczania. Trująca igła chociaż nie jest najlepsza, to i tak moim zdaniem jest lepsza od łomu na obecną sytuację. Idziemy na maga. To są czardzieje, ale no wiadomo o co chodzi. Hel jest bardzo prosty. Dowolną rzecz. Najbardziej bym chciał oczywiście unika albo szale lustra, ale co tam będzie, to będzie. To podzielimy. Mogło być lepiej. To zrobimy tak i w sumie to nie ma znaczenia co rzucę, więc tak. To byłby pancerz, ale trudno. I w sumie tego haka w ogóle nie używam. Uuu, ogień. 5 i podpalenie dwóch kostek, no niebezpieczne. Te kostki takie. Zaryzykuję z jedną szóstką. No nie no. Żarty. Po prostu ta gra nas nie lubi, ale i tak jest nadal szansa i... O nie, sala luster. Trafił najgorszy efekt, jaki może być. To teraz musimy szybko go wykończyć. Oczywiście. Tak. I w sumie to był błąd, powinienem truciznę ładować. Ile się da. Dwie dwójki, no. Gra była łaskawa. Było takie, słuchaj gościu, no dostaniesz jeszcze jedną szansę. A w łopatce, bo czemu nie? Zobaczymy i 1-5. Dobra, przeżyjemy to na szczęście i teraz będzie ciekawy, bo aż 8 obrażeń. Ale no, na szczęście jakoś to przeżyjemy. Lecik. Lecik. No, jest dobrze. No i najważniejsze kradziejstwo wejdzie, więc co mamy do wybaru? O, wszystko. Kiedyś mi się wydawało, że to były tylko 3 rzeczy, ale dobra. Skoro mamy wszystko, to... Te wszystkie rzeczy są super, ale wiecie co? Mam już jedną rzecz pod truciznę, to... Wiadomo, że już tego nie biorę, ale wezmę sobie truciznę. Chcieli bawić w zatruwanie wszystkiego, co się rusza, więc no. Próba nie. Bandaż? Może... Kieszonkowiec? Nie. Wezmę bandaża. Mamy co prawda tych dwóch rzeczy wyjaśnionych, ale... Tak, tak może... A, tylko teraz znowu nie mamy jak korzystać z łopaty. Z czasem może się zmieni, ale... Tak, trzymajmy póki co. To wszystko w ten sposób. I teraz tak, pianek, łobuz i dwa kowadła, więc idziemy najpierw do kowadeł oczywiście. Chyba nawet nie muszę tłumaczyć czemu. I... Człowieczka, dobra. Czy czarodziejka ma coś ciekawego? To może było kuszące, ale nie. Zaczynamy od tego i nie ma dwóch trójek, szkoda. A tak, to muszę rzucić w ten sposób. I co? Już nie zrobię. Robią się kości, ale i tak, to trucizna 5, więc... Powoli będziemy z nim walczyć. Gorzej, że ona ma potężne wartości.
a my mało życia. O, niedobrze. I... A nie, trójca igła. Co? A, nawet się udało. Igła, trująca igła. Znając życie. Ale jeśli nie, to może jeszcze jest szansa. Chociaż... Okej. Okay. O, ta. Ta, śmierć. Oczywiście. Ale tak, na uszczucić na 10 lub więcej na przeciwnika jednocześnie, więc chociaż jakikolwiek achievement. I tu mamy śluzak. Ulubione jedzenie? Slurp. Hobby? Slurpy, slurp, slurp. Co lubisz? Slurp? Czego nie lubisz? Brokuły. O, ciekawe. Dlaczego jesteś w lochach? Slurp, 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 slurp. No, to tyle. Wszystko już wiemy o tym. Właściwie teraz, skoro się nie udało, to idziemy jeszcze raz, pomijając wstęp, bo nie ma co tego czytać. Tak, witajcie w Dice Dungeons. Tak, jeśli chcecie wystąpić, tak, marzenia, no oczywiste. I tak, żaba i robobot. Robobota nie ma co okradać, więc teraz to będzie piękna pierwsza walka. Szybka. Tak, tylko... Coś mówi, że nawet kradziejstwo wejdzie, jeśli nie będę tego chciał. Takimi wartościami na kostkach. O, dzisiaj jeszcze ma takie wartości, no. To może być ciężkie. Ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim, naprawdę. Jakoś to przezwyciężę. Okej. Tym razem nie wyszło. 4-1. Więc jest okej. Dobra. Okej, kolejne obrażenia. Dawaj, robocie. Mógłbym go niby okraść, ale czy to ma sens? Chyba nie. Okej. Okay. Wybaczcie to nagłe cięcie. Niestety było spowodowane dosyć ważną sprawą, którą musiałem załatwić, ale spokojnie, już jesteśmy z powrotem. Dostajemy bandaże. Aha, hura. I na połowie życia idziemy walczyć z żabą. Tym razem zobaczymy też, jak to się sprawdzi. Mam do zdobycia małą tarczę i szeroki miecz. Więc chyba nie muszę wam mówić, co będzie moim głównym celem. Szeroki miecz. I tak, w sumie niepotrzebnie się leczyłem. To jeden punkt, mogłem od razu bić bardziej, bo w sumie ta żaba nas szybko pokona. Więc tak. Wiecie co? Prawdopodobnie znowu to będzie nasza porażka. Ale muszę zaryzykować, bo i tak byśmy, wiecie, go nie pokonali, a... Ojej, zapomniałem jeszcze o tym, że on będzie tarczę dokładał. No cóż, wygląda na to, że znowu porażka. Więc powiem wam tyle, oszczędzę wam już tego wszystkiego i widzimy się zaraz w kolejnym podejściu. No dobra, a więc jesteśmy po raz kolejny i żaba po raz kolejny się trafił, więc no. Moje plany się nie zmieniają. Musimy ukraść miecza, bo to jest po prostu ideą. Tym wszystkim, wiecie, bonusami. Gorzej tylko, że będziemy musieli to zdobyć i jeszcze jakoś tak robić normę obrażeń. Dobra, teraz już chyba jest to. Tak nazwę. Tak, że tak to nazwę, no znośny. Nie, nadal jest niebezpiecznie. Ale okej, okay, przynajmniej szóstka. Dobra. No nie gadajcie, że tak będzie ciągle. No, czy wy to widzicie? No, i super. Widzicie co? Do widzenia, kolejne podejście. Po prostu, nie. Wiecie, to już jest. To już jest irytujące, można powiedzieć, trochę. Kiedy ja w każdej rundzie po prostu gubiłem, jak się dało. Widzieliście to zresztą. A on i tak mi dobił. Dobra, wilczek i żaba. Ja się nie poddam, ja muszę tego żabę pokonać. I tak, wiem, że mogłem już odpuścić sobie kradnięcie, ale... Dzisiaj tak bym dostał coś po kroju, powiedzmy 1-5, więc no. Równie dobrze mogę po prostu zarzucić od razu już tą wszystkę zamiast dynki. Dobra.
teraz nawet nie czekamy. Bijemy ile wlezie. Odnajdziecie, co z tego, że bijemy go bardzo mocno, jak i tak zaraz... Co, dorzucić tarczę? Nie. Nie, tylko po prostu wyrzuci znowu szóstkę i nas zabije. Z nim będziemy mieli czas zareagować. O proszę. Na styk się jednak udało. Dobra, super. Super po prostu. Mała tarcza daje tarczkę, ale to 3 i tak dalej, to nie. Bierzemy dużego miecza i wilczek. Wilczek teraz nas pokona, zdecydowanie. Chodzi o samego wilczka, no to hał-hał mogło być sensowne, albo to. Ale już nawet nie będę próbował. I teraz zrobimy coś, co może wydawać się wam dziwne, ale zrobię to w ten sposób. Żeby z 3 zrobić 4 i wygrać. No, dziękuję bardzo. Tym razem los się do nas uśmiechnął. Pani losu chciała, żebyśmy pocierpieli jeszcze bardziej. Dobra, kieszonkowiec, którego i tak pewnie nie użyję. A jak użyję, to nie będzie nic dobrego w sklepach. Lepku ręki. Oczywiście. Ale tak. W takim wypadku zacznijmy od lepku rękiego. Zobaczymy, jak to będzie. Nie ma pożysty, więc będzie uciekał. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Nie wygląda to najlepiej, ale niech będzie tak, tak. Ukradliśmy jemu monetę, teraz on nam ukradnie monetę. No piękna po prostu wymiana. Dobra. Szóstka to nawet... w sumie nie wiem, po co to robię. Szczerze powiedziawszy, naprawdę nie wiem. To chyba żadnej różnicy w obrażeniach nie robi w sumie. O, jedynka, dobra. Nie zdążę uciec. Dziękuję bardzo i teraz dostaniemy dwie monety, mam nadzieję, tak? Czyli uzyskujemy ukradzioną monetę i jakieś inne rzeczy, super. Mamy sklepik przy okazji, to co możemy kupić? Podróbę, kryształ czący, urok wężowego oka. Snake A Charm, czegoś tak, ale mniejsze. I z tych rzeczy to może miałoby jakiś sens. I jako, że mam dużo wszystkiego, to wezmę, żebyśmy mogli się leczyć. Chociaż co prawda, trójeczka na leczenie to w sumie to jak nic, ale zawsze lepsze niż właśnie niż takie prawdziwe nic. Dobra. Kurka, w sumie możemy tak zrobić. Nadal nie wiem po co, ale tak, możemy. Pamiętać. I tak, najważniejsze, nieważne jakie mam wartości, zawsze trzeba użyć miecza. Wiecie co, darmowy plus 2 na mieczu. Czyli go jednak wydajniejszym nawet na jedynkę niż sztylet. Ale okej, tak, zadaję obrażenia, 2 osłabienia niestety i... co nam osłabi? 3. Dobra, jeśli max 3, to max 3. Dziękuję. I może nawet ukradniemy. Jedno tamto. Oczywiście nie jest to jakieś idealne, bo max 4, ale z drugiej strony wiecie, zawsze to lepsze niż nic, więc tak. Po prostu jak wiecie, mamy okazję, co zawsze będę próbował. No niestety. Ale dobra, zwycięstwo. I jeszcze możemy zdobyć właśnie ten jeden przedmiot. Którym będzie, no... bardzo ciężki wybór, no fala dźwiękowa niech będzie. Tutaj jednak nadal biorę trującą migłę, bo nie mamy nic na odleczanie. I czarodziej. Czarodziej po raz kolejny. Któremu też znowu będę próbował ukraść teraz to zaklęcie teleportacyjne, więc tak. Liczyłem trochę lepszy rezultat, co trudno się mówi. Zaczynamy niestety w taki sposób, ale chcę po prostu mieć gwarancję, że będziemy mogli zdobyć właśnie... Czekaj, ja mówiłem teleportacyjne, czy mówiłem trujące? Ja teraz mam takiego laga mózgu. Nie pamiętam, czy powiedziałem wam, że chcę zaklęcie teleportacyjne od niego, czy zaklęcie trujące. Niemniej jednak chodziło mi o trujące. Tak, więc nieważne co powiedziałem, chodziło o trucie. Wiecie, no zaklęcie trujące może być naprawdę potrzebne nam. Jeśli chcemy właśnie się bawić trucizną, a nie ukrywam, jeśli byśmy dostali inne rzeczy pod truciznę, no to ja jestem zdania, że tak. Oj, trucie będzie bardzo fajne. I to jest w sumie tak. Dodatkowa wartość na oczkach i tak.
Nie dobije nas raczej. Tak, więc możemy jeszcze tutaj pobić w ten sposób. W najgorszym wypadku będziemy mieć 10 obrażeń, ale nie, będziemy mieli unik, więc okej. 7 obrażeń i unik. Następna runda już będzie niebezpieczna. Ale tak. Widzę jeszcze, nie ma co tak się martwić, płakać w ogóle. W tej sytuacji... To jest najlepsze, co możemy zrobić. Tutaj, czy to nas uratuje? O, niestety nie. Jeśli trafi dwa ataki, to i tak będzie po nas, więc lepiej to zrobić tak i... Minimalnie o jedno oczko. Smutne to. Dobra, jeśli tak jest ten sposób, to równie dobrze mogę zrobić tak. No i tak to wiecie, nic nie da. Dwie piątki. Gra po prostu mówi dawaj dalej. Masz szansę. To teraz najważniejsze, trójeczkę proszę. No nie ma trójki, niestety, więc niech będzie w ten sposób i... Chociaż dwójka. Odrobina więcej życia niż gdybyśmy tego nie rzucili i bierzemy truciznę, jak już mówiłem wcześniej. Żyrymy jabłka. Czy coś tu jeszcze było do kupienia takiego ważnego, bo już nie pamiętam. A mogę wziąć w sumie, bo czemu by nie. Na razie nie jest to może super potrzebne, ale i tak. I złota rączka albo driada. Zaczynam od driady, która chyba miała coś związanego z trucizną nawet, więc tak, jej. Będziemy mogli budować sobie truciznę. Której póki co nie używamy. 100%. Dobra. Zaczniemy od takiego. No. I w następnej rundzie, co by się trafiło, co... Będziemy mieć już gwarant procent. A ona mogłaby też sobie procent strzelić, co by z tego wydało tak. Może i miało to sens. Ja tam nie wiem. I tak, skoro już przy tym jesteśmy, to hak. Użyję od razu, tak, tak. W ten sposób, bo monetka ta jedna może być naprawdę cenna, tak. I okej. Okay. Teraz co prawda znając życie aktywuje truciznę i uderzy. Tylko truciznę. A w sumie tak, nie mogę uderzyć, żeby był błąd. Więc mniejsza z tym, to tak. Tak. Trochę za mało, żeby wygrać, więc jeśli jest za mało, żeby wygrać, to zawsze rzucamy na leczenie. W szczególności w takich sytuacjach. Ale dobra, uderzenie nie będzie zbyt mocne, więc nie zginiemy. I trucizny też nie aktywuje, więc przeżyjemy. Teraz poproszę 1-3. Dziękuję. Ej, GG, po prostu, przynajmniej w tym momencie. Przed drzewami się nie ukryjesz, żyją setki lat, żywią się umarłymi. Co? Chyba już to mówiła, nie jestem pewien, ale okej. I trująca proca oczywiście, żeby nasz zestaw truciciela przygotować. I teraz tak, szeroki miecz, tak, to się nie opłaca, to się bardzo opłaca, bo przede wszystkim będziemy zyskiwać tutaj... Nie, najlepsze, ale może być, tutaj 2 złota, fajne, ale nie, tutaj max 4 i truciznę zmniejsza, super, ale to też nie to. Tutaj 9, tutaj 5 użyć i zaklęcie teleportacji, które zwiększa truciznę o 1 więcej. Cóż. A wiem szczerze, że wszystko jest takie dosyć średniawe, więc... Tak... zacznijmy może od sztleta, bo to będzie miało sens niezależnie od wszystkiego i nie chciałem walczyć ze złotą rączką. Nie chciałem tu iść na walkę. Jełopie jeden. Ale dobra, mniejsza, czy on coś ma sensownego? Nie? Więc tak, teraz, kiedy mam ulepszonego sztleta, to przy okazji nowa strategia. Każdą kostkę trzeba dzielić maksymalnie jak się da. I tak. Możemy zginąć tu bardzo prosto, więc nawet nie będę myślał o jakichś półśrodkach. Musimy po prostu szybko działać i go pokonać, zanim zginiemy. I owszem, leczenie mogłoby nas wyratować, ale... to chyba tyle w temacie do przeżycia. No, może jeszcze, wiecie, nas podratować, ale następna runda będzie naszą ostatnią. A nawet nie, po prostu zginiemy tutaj, teraz.
A to wszystko przez to głupie kliknięcie przypadkowe. No cóż. Nie wiem co więcej powiedzieć, no. Niestety się nie udało i kolejnej próby już nie będę podejmował, po prostu szczerze mam dosyć. Więc no cóż, mam nadzieję, że mimo tych porażek wam się to trochę podobało i cóż, następny odcinek, który będzie, no, mam nadzieję, że niebawem. Ponownie robot, jedno z jego wyzwań i tak dalej w Dice Dungeons, będzie wiecie jak konkretnie, już mówiłem o tym niejednokrotnie. A na ten moment to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnym już, no i trzymajcie się, hej hej!